Witajcie. Kluczowe słowa, którymi zajmiemy się w ciągu tych paru chwil, które są przed nami, to będą słowa otwarty umysł. Co to znaczy mieć otwarty umysł? Jak otworzyć swój umysł, żeby nasze życie zmierzało w najlepszym kierunku? Otwartość umysłu jest wartością powszechnie uznawaną, prawda? Gdy na przykład słyszymy takie słowa jak człowiek renesansu, no to robi nam się ciepło na duszy. Otwarty umysł. Car Piotr Wielki pojechał inkognito na zachód, by uczyć się i przywieźć jakieś postępowe rzeczy dla swojego narodu i dlatego został wielki. A jednocześnie wyczuwamy, że może być otwartość niewłaściwa. Doktor Mengele miał umysł otwarty na poznawanie ludzkiego ciała, a jednak mówimy o degeneracji. No nie wiadomo też, co zrobić z tym, że ludzie renesansu podobno mniej się myli niż ludzie średniowiecza, mniej dbali o higienę. Czy to o taką otwartość umysłu chodzi? Jak otworzyć swój umysł we właściwy sposób do zaprezentowania swoich poglądów? Zapraszamy dzisiaj na forum idei Jezusa Chrystusa. On się wypowie w kolejnym odcinku Ewangelii według świętego Jana. Chociaż zabrzmiało to trochę buńczucznie, prawda? Lepiej powiedzieć, że wejdziemy po cichu i usiądziemy w ostatnim rzędzie, bo mówić będzie sam mistrz z Nazaretu, który wywarł największy wpływ na świat. Więc zapraszam wszystkich najmądrzejszych ludzi na świecie, którzy nas dzisiaj oglądają, myślicieli, abyśmy wszyscy usiedli jakby w ostatnim rzędzie i posłuchali, co mówi na ten temat Jezus Chrystus. Otwarty umysł. A w drugiej części tej prezentacji przedstawię zastosowania otwartego umysłu dla chrześcijańskich wspólnot. Więc wtedy najwięksi myśliciele na świecie będą mogli nas opuścić, chyba że będą chcieli posłuchać, co w tych tajemniczych wspólnotach chrześcijańskich się może dziać. Więc usiądźmy wygodnie. Otwarty umysł. Zdarzenie, które opowiem teraz na początek, miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, gdy jeszcze nie mieszkaliśmy w Bielsku, mieszkaliśmy w innej miejscowości przez 7 lat. Poznaliśmy tam wielu ludzi, z wieloma rozmawialiśmy o Chrystusie. I wśród nich był pewien chłopak, mieszkał parę przecznic od nas. Pochodził z dość zamożnej rodziny, jego rodzice byli jakimiś szychami na kopalni. Byli ateistami, ale cieszyli się, że przychodzi do nas, bo mieli nadzieję, że dzięki temu bardziej przyłoży się do matury. No, przedstawiałem mu Ewangelię o Chrystusie, dobrze nam się rozmawiało na te tematy. Pewnego dnia przyszedł do nas i wyciągnął z kieszeni mały słoik. Miał w nim jakąś substancję do palenia i wprowadzania się w błogi nastrój i powiedział: Grzegorz, jeżeli chcesz mnie zrozumieć, jeżeli chcesz zrozumieć takich ludzi jak ja, to musisz spróbować. Inaczej jak w ogóle możemy się porozumieć, skoro ty nie rozumiesz? Zróbmy więc tak. Ty spróbujesz tego, a ja wtedy przyjmę to, co ty mówisz. Okazałem się jednak człowiekiem zamkniętym, niereformowalnym, nie przyjmującym nowych rzeczy, ciasnym w swoim umyśle. To dobrze czy źle? Dobrze zrobiłem czy źle? Czy powinienem był spróbować tego zioła? Poszerzyłbym swoje horyzonty,
zrozumiałbym ludzi, kim bym dzisiaj był, gdybym spróbował. Dobrze zrobiłem, czy niekoniecznie? Co to znaczy być człowiekiem otwartym? Co to znaczy być postępowym? Osoby, które poznamy dzisiaj w kolejnym odcinku Ewangelii Jana, wykazały się różną otwartością na nowe rzeczy i może czegoś się od nich nauczymy. Dzisiejszy fragment Ewangelii Jana jest kontynuacją tego sprzed tygodnia. Poznaliśmy tam człowieka niewidomego od urodzenia, którego Jezus uzdrowił. Dzisiaj dalszy ciąg. Przeczytajmy pierwszą część. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Jezus przywrócił wzrok niewidomemu. Ludzie chcieli zrozumieć, co się stało, więc przyprowadzili go do faryzeuszów, żeby wyjaśnili. Faryzeusze byli autorytetami w sprawach wiary. Jakiej odpowiedzi udzielili? 16 wers. Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Jak ci ludzie reagowali na nową rzecz, z którą przyszło im się zderzyć? Odrzucają, zamykają się na nią i są pewni swego. Nie dopuszczają, że mogą się mylić. Mają postawę: my wiemy, chociaż nie wiedzieli. Jednak mamy tutaj też inną osobę, jest nią niewidomy, który został uzdrowiony. Jaką on ma postawę? Tamci mówią: ten człowiek, Jezus, nie jest z Boga. On mówi, co? Ostatnie słowa? Jest prorokiem od Boga. Jest otwarty na coś nowego. Jest nawet gotowy nie zgodzić się z autorytetami. Pamiętajmy, że on też był cząstką tej społeczności. On też od dziecka był nauczany zachowywać szabat. Jednak jest otwarty. Popatrzmy jeszcze na inne osoby i ich stosunek do nowych rzeczy. Przeczytajmy kolejną część fragmentu. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Rodzice uzdrowionego, ich stosunek do nowych rzeczy, zwraca uwagę ich hierarchia wartości. Co jest dla nich najważniejsze? Nie lubili napięć. Wiedzieli, że coś jest nie tak z opinią faryzeuszy, ale nie wyobrażali sobie życia w napięciu z otoczeniem. Groziło pewne wykluczenie z lokalnej społeczności. Jaka jest ich postawa wobec nowych rzeczy? Nie są gotowi zapłacić ceny za pójście
za nimi. Zobaczmy ten paradoks. Został rozwiązany ich największy problem życiowy, kalectwo ich syna. Pewnie wcześniej myśleli, oddalibyśmy wszystko, byle nasz syn był zdrowy. Teraz okazuje się, że nie są gotowi stanąć po właściwej stronie, pełna asekuracja. Zobaczyliśmy więc trzy postawy wobec nowej i słusznej rzeczy. Pierwsza, ja wiem lepiej. Druga, to jest dobre, ale nie jestem gotowy zapłacić ceny. I trzecia, jestem otwarty na nowe rzeczy, które przynosi Jezus, pomimo kosztów. Dlaczego trzeci wybór jest najlepszy? Dlaczego warto pójść za tym, co prawdziwe i słuszne, bez względu na cenę? Przeczytajmy kolejną część fragmentu. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, abyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: bądź ty sobie jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im człowiek: w tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, by ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać. I precz go wyrzucili. Dlaczego warto być otwartym na prawdę, którą wskazuje Jezus? To, co zwraca tutaj uwagę, to skuteczność. Niektórzy ludzie w tamtej społeczności wiedzieli lepiej, tak o sobie myśleli, ale jaka była ich skuteczność? Ktoś zadaje im pytanie, skąd pochodzi Jezus, kto to jest, a oni mówią: nie wiemy. Nie mieli odpowiedzi na pytania. To znaczy dali jakąś odpowiedź, ale ile ona była warta? Odpowiedzieli: my jesteśmy uczniami Mojżesza. Czyli najważniejsze jest przestrzeganie przykazań. To tak jakby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział: słuchaj, mam problem. Nie mogę się uporać z nienawiścią do mojego szefa albo do mojego współmałżonka. A ty mu odpowiadasz: no ale jest przykazanie, miłuj bliźniego. Musisz kochać, takie jest przykazanie. Co to za odpowiedź? Taką odpowiedź to człowiek zna od przedszkola. To jest równoznaczne z odpowiedzeniem: nie wiemy. Nie mieli odpowiedzi i nie mogli mieć, bo prawda, odpowiedź jest konkretna i jest po stronie Chrystusa. Jeżeli nie staną się Jego uczniami, nie poznają prawdziwych odpowiedzi i będą dalej serwowali ludziom banały. A jaka jest skuteczność po stronie Jezusa? Pokazuje to wers 25 słowa niewidomego. Mówi: czy on jest grzesznikiem? Nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, teraz widzę. Jezus jest skuteczny.
skuteczność. Ale uwaga, nie wolno nam tutaj dokonać pewnego nieuprawnionego uproszczenia. Skuteczność to coś więcej niż to, że tamten człowiek zaczął widzieć. Bo moglibyśmy tutaj wyciągnąć taki niedbały wniosek. Aha, skuteczność. Nie widział, a widzi. A ja się modliłem, żeby Bóg uzdrowił, a nie uzdrowił. Albo prosiłem Boga, żeby rozwiązał mój jakiś problem, nie rozwiązał. O, nie ma skuteczności. Nie. Pełna skuteczność polega na czymś innym i poznamy to dalej. Ale to jest ta prawda. Dlaczego warto być otwartym na nowe rzeczy, które Bóg ma gdzieś dla mnie? Gra idzie o skuteczność. Otwartość to skuteczność. Moje życie pobiegnie w lepszą stronę. Co to więc znaczy być otwartym na nowe rzeczy, które Bóg gdzieś ma w zanadrzu dla mnie, w najlepszy sposób? Jak najlepiej być otwartym? Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Co tu świadczy o otwartości? Pytanie, które ten człowiek zadaje. Któż to jest, żebym w Niego uwierzył? Co to jest? To jest pewna gotowość, która jest w człowieku, by odpowiednio przyjąć odpowiedź, jeżeli taka padnie. To jest gotowość na coś, co Bóg postawi na mojej drodze. Na czym ta gotowość polega? Ufam, tak? Zaufanie. Jezus mówi: ja Nim jestem, Synem Człowieczym, czyli synonim Mesjasza. I ten człowiek był gotowy pójść za tym, za tą nową rzeczą, którą usłyszał, w najlepszy możliwy sposób. To jest najlepszy możliwy sposób na przyjęcie nowej rzeczy. Zaufanie. Różnie ludzie reagują na nowe rzeczy, ale tutaj jest taki najwyższy stopień reakcji na coś nowego i dobrego – zaufanie. A jak zaufanie, to też idzie za tym całe życie. Jednak ten najwyższy stopień, najlepszy, doskonały sposób reagowania na nowe rzeczy jest właściwy tylko w jednej sytuacji, gdy obiekt zaufania jest wiarygodny. Jezus Chrystus jest wiarygodny. I gdy On coś mówi, kiedy docierają do mnie jakieś rzeczy nowe, które dotychczas myślałem trochę inaczej, które mnie może trochę zaskakują, warto zareagować zaufaniem. Dlaczego warto tak reagować? Dlaczego warto ufać Bogu, Jego obietnicom, ufać nowym rzeczom, które, no, można powiedzieć, co rusz, coś tam nowego do nas dociera o Bogu, uczymy się, poznajemy. Dlaczego warto zareagować w doskonały sposób, czyli zaufaniem? Oto obietnica z Księgi Izajasza. Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zamienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham.
Warto być otwartym na nowe rzeczy, które Bóg gdzieś przekazuje, objawia, i warto być gotowym w najlepszy sposób. Tym sposobem jest zaufanie. Tak powiem to w drugiej osobie liczby pojedynczej, ale powiem to też do siebie. Bóg ma dla ciebie, dla każdego z nas, coś, o czym dzisiaj nie masz nawet świadomości. Szkoda, gdyby to ciebie ominęło. Oto najlepszy sposób reagowania na rzeczy nowe według mistrza z Nazaretu. Jesteśmy w dobie pandemii, wszyscy są strasznie przygnębieni i teraz mógłbym opowiadać wam różne takie rzeczy, typu jak się słyszy na co drugim filmie, jak ktoś jest chory, przychodzi ktoś drugi do niego i mówi: na pewno będziesz zdrowy, będzie wszystko dobrze. Zawsze się zastanawiam, skąd ten człowiek może wiedzieć, czy jakiś anioł z nieba stąpił. No jak może jeden człowiek do drugiego powiedzieć: będzie dobrze. Ale jest sytuacja, w której możemy to powiedzieć, jeżeli mówimy o obietnicach Boga i o samym Bogu, tak? Będzie dobrze. Ale w jaki sposób, jaka postawa z naszej strony jest potrzebna, by rzeczywiście tej Bożej wielkiej dobroci doświadczyć, o tym właśnie dzisiaj mówimy. O tym najlepszym sposobie reagowania na to, z czym Bóg do nas dociera. Obiecałem, że w drugiej części tej prezentacji będzie trochę zastosowań dla chrześcijańskich wspólnot. Co to znaczy być otwartym na coś nowego we właściwy sposób? Czy każde otwarcie się na nowe rzeczy jest dobre? Czy powinienem był jednak spróbować wtedy czegoś nowego, gdy ktoś mi coś przyniósł w słoiczku i zaproponowałbym spróbował? Odpowiedź na to pytanie jest raczej łatwa, ale nie zawsze jest tak łatwo rozeznać, czy to, co do mnie dociera, jest dobre. Są nowe rzeczy, które mogą być nam proponowane, ale wcale nie są rozwojowe. Chociaż mogą być dla nas nowe, chociaż mogą ładnie wyglądać i niektórzy mogą uważać je za postępowe, jednak mogą być uwstecznieniem. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które możemy zaobserwować, że jest jakaś nowa rzecz i ktoś z boku zapewnia mnie, że to jest od Boga, a jednak jest uwstecznieniem, jest zatrzymaniem się w rozwoju. Może spotka nas w życiu wiele takich propozycji. Potrzebujemy nauczyć się sposobu myślenia Chrystusa, by rozpoznawać, ile są warte. Gdy czasami co chwila ktoś będzie przychodził: a jesteś chrześcijaninem, tak, a czy robisz to, a to jest, a czemu tego, a to jest takie wspaniałe, musisz to poznać. I spójrzmy jeszcze raz na rodziców uzdrowionego człowieka. Czym kierowali się, decydując, dokonując wyboru, co zrobić z prawdą? Chcieli uniknąć napięć. I to jest przykład, jak nasze osobiste pragnienia stają się ważniejsze od, ogólnie mówiąc, prawdy i prowadzą do kompromisu. Osobiste pragnienia ważniejsze od prawdy. Ten problem może występować w różnych konstelacjach w ciągu naszego życia. Zawsze wtedy, kiedy moje osobiste pragnienia stają naprzeciw prawdy. Wybory, jakich wtedy dokonam, decydują o moim dalszym życiu. Czy będę się rozwijał, czy będę się cofał, czy kiedyś jednak będę sfrustrowany, pomimo tego, że dobrze się zaczynało.
Gdy patrzę pod tym kątem na moje życie, to parę takich momentów w przeszłości zapala się na tej ścieżce, gdy te dwie wartości stanęły naprzeciw siebie, prawda i moje osobiste pragnienie. Zdarzyło się, że moim osobistym pragnieniem było kiedyś wyemigrowanie razem z rodziną do Szwecji. Byłem zafascynowany Szwecją. Gdy pierwszy raz wysiadłem z promu w Nynäshamn, a w Polsce był jeszcze głęboki komunizm, zapragnąłem żyć w tamtym świecie. To było jak bajka. Ale co się działo wtedy w mojej głowie? Bardzo szybko sobie to zracjonalizowałem. Miałem bardzo szczytny cel. Szwecja potrzebuje Ewangelii. Będę tam głosił Ewangelię. Biedni Szwedzi potrzebowali mojej pomocy. Dostałem nowego poweru. Stałem się bardziej gorliwy w swojej pobożności, w uczeniu się. Częściej się modliłem. Byłem bardziej zdyscyplinowany w niektórych rzeczach. Ale czy to była nowa rzecz, którą Bóg postawił na mojej drodze? Nie. To moje osobiste pragnienia stały się ważniejsze od prawdy. Innym razem moim osobistym pragnieniem było zostać lekarzem. Co się działo wtedy w mojej głowie? Miałem bardzo szczytne argumenty. Połączę głoszenie Ewangelii z byciem medykiem. Będę takim misjonarzem, lekarzem. Nawet załatwiłem sobie pewne miejsce w takiej szkole, która przygotowywała właśnie medyczne sprawy i misja w Londynie. I znowu ten sam mechanizm. Czułem się wtedy bardzo pobożny, pobudzony, bardziej gorliwy, ale znowu wyszło na jaw, że to moje osobiste ambicje, pragnienia, jednak egoistyczne, stanęły wobec prawdy. To jest jeden z typowych problemów z rzeczami nowymi. Czy rzeczywiście są czymś posłanym od Boga, by dać mi rozwój? Czy raczej popychają mnie do tych rzeczy moje osobiste pragnienia, jednak egoistyczne ambicje? Bo to ja czegoś bardzo pragnę, a te nowe rzeczy, jakieś okazje obiecują mi to osiągnąć. Gdybym się przy tym upierał, ta ścieżka nie skończyłaby się dobrze. Jak rozpoznać, że nowa ścieżka jest od Boga, że jest cząstką najlepszego planu dla mojego życia? W Ewangelii słyszeliśmy, prawda? Bóg ciebie kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan. Jak rozpoznać, że to ta nowa rzecz to jest cząstka planu? Problem sprowadza się do pytania, czy to przypadkiem nie moje pragnienia, przy których się upieram? Co warto wtedy zrobić? Zaufać i złożyć te pragnienia Bogu na ofiarę. On jest dobrym Bogiem zawsze. I to, co złożymy Jemu na ofiarę, jako wyraz zaufania, On poczytuje sobie za punkt honoru wynagrodzić tych, którzy Jemu zaufali w jeszcze wspanialszy sposób, niż byśmy sami to sobie wymyślili. A więc może być nowa, ciekawa rzecz, ale czy do przodu? Powiem teraz o pewnym zjawisku zaobserwowanym u innych. Wcześniejsze przykłady dotyczyły mnie samego. A teraz przykłady zaobserwowane. Gdy coś wydaje się nowe i postępowe, a jednak jest uwstecznieniem.
Potrzeba tutaj trochę duchowej anatomii chrześcijańskich wspólnot. Jest ona opisana chociażby w końcówce listu do Rzymian. W typowej, klasycznej chrześcijańskiej wspólnocie, którą Duch Święty buduje, są ci, którzy są mocniejsi w wierze. Oni kładą nacisk bardziej na serce i słabsi w wierze, zazwyczaj młodsi starzem, którzy kładą nacisk bardziej na rzeczy powierzchowne, żeby dać przykład, obliczają na przykład ilość modlitwy po ilości godzin spędzonych na modlitwie. Mocni w wierze wiedzą, że chodzi o zaufanie Bogu i mówią, my ciągle ufamy, co rusz? Myśl ucieka do Boga i wołamy do Niego, ale nie, ile godzin się modlisz. W porządku, niech każdy robi to, do czego ma przekonanie. Słabsi w wierze, w takiej typowej chrześcijańskiej wspólnocie, powoli rosną i dorastają do bycia mocnymi w wierze. Nie odbywa się to bez napięć, jak pokazuje list do Rzymian. Ci młodsi starzem, słabsi w wierze, często bardzo denerwują się na tych mocnych. Dlaczego nie przykładają należytej wagi do ważnych rzeczy, jednak powierzchownych. Nawet odsądzają ich czasem od czci i wiary. Co to za chrześcijanie, którzy nie przestrzegają, nie pilnują tych ważnych rzeczy, no jednak bardziej powierzchownych. Ci mocniejsi w wierze też mają pewne rzeczy za uszami. Ale ci właśnie słabsi z czasem coraz więcej rozumieją, że Bóg patrzy na serce, naturalny rozwój chrześcijanina. Ale wyobraźmy sobie, że ten ktoś słabszy w wierze spotkał kogoś, kto już dłużej wierzy, ale się nie rozwinął z jakichś tam powodów i nadal kładzie nacisk na rzeczy powierzchowne. Wtedy ten nasz młodszy w wierze, chrześcijanin, znajduje szybko z tamtym wspólny język, jest nawet pod jego wrażeniem i wkrótce przyjmuje to jako swoją misję, by zreformować swoją wspólnotę, bo tak mało nacisku kładzie się na te rzeczy, no jednak powierzchowną pobożność, ale przedstawia to jako swoje wielkie duchowe odkrycie, objawienie. Może jeszcze inni słabsi w wierze się trochę z tym utożsamią i się razem trochę zdystansują. Skutek jest taki, że nigdy nie urosną i zawsze będą kładli nacisk na rzeczy powierzchowne, uważając tamtych pozostałych za wręcz niewierzących, zgubionych. Takich zjawisk jest wiele w chrześcijańskim świecie, samo życie. Anatomia i fizjologia chrześcijańskiej wspólnoty. Warto jednak, byśmy poznawali umysł Chrystusa, coraz lepiej rozumiejąc, co jest dla Boga wartością, na czym polega rozwój w wierze, że chodzi o to, żeby coraz mniej było, albo lepiej powiedzieć, żeby coraz więcej było wewnątrz. Bóg patrzy na serce. I warto rozumieć, że pewne niby nowe rzeczy nie są ku rozwojowi i są uwstecznieniem. To jest właśnie jakby zastosowania tego tematu, jak być otwartym, mieć otwarty umysł właśnie w chrześcijańskich wspólnotach. Zjawisko to dotyczy też wszelkich wysiłków reformowania Kościoła. Kościół potrzebuje się zawsze reformować, ciągle reformować.
Na przykład wyobraźmy sobie jakąś wspólnotę, kościół, wspólnotę, która jest takim konglomeratem indywidualistów. Więzi są bardzo słabe, powierzchowne. Jak nie byliście w innej, nigdy w innej wspólnocie niż nasza, to może wam się to wydawać niemożliwe, ale zapewniam was, że to jest możliwe. Każdy sobie rzepkę skrobie. I ludzie spotykają się w kościele tak trochę jak w autobusie czy w pociągu do pracy. Nie mają ze sobą więzi. Ale wyobraźmy sobie, że ktoś zainspirowany przez Boga podejmuje wysiłek reformy. Ogromny wysiłek, by powstała wspólnota, w której są więzi pokazane w Biblii jako wzorcowe, gdzie są określone zależności między ludźmi, gdzie są przewodnicy, gdzie są podopieczni, gdzie jest przyjaźń, ale ukierunkowana na wzrost. I powstaje wspólnota, gdzie takie więzi są. Są problemy między ludźmi, zawsze muszą być. W grupie uczniów Jezusa też były pewne typowe problemy, ale udało się. Powstał kościół, który już nie przypomina autobusu, lecz kręgi przyjaciół. Jedni opiekują się drugimi i kościół żywcem wzięty z 4 rozdziału listu do Efezjan. Ale nagle ktoś dokonuje epokowego odkrycia, że może swoje życie rozgrywać wyłącznie przed Bogiem i słuchać tylko Boga. Wymyślił autobus. Niektórzy we wspólnocie ulegają też tej fascynacji epokowym odkryciem. Słuchajcie, można bez tych więzi. Wiecie, jaka oszczędność czasu. Hurra, wracamy do autobusu. Ale życie pokazuje, że zawsze jest troszeczkę inaczej. Mianowicie, że ten pierwszy, który dokonał tego odkrycia, nie dokonał go sam. Bo przyszedł do niego ktoś z innej wspólnoty, tej niezreformowanej, będącej dalej autobusem, któremu nawet nie śniło się, że może być inaczej. I sam uprawia indywidualną pobożność autobusową i mówi, tam was źle nauczają. Nie można być zależnym od człowieka, trzeba słuchać tylko Boga. Budowanie uczniów, bycie uczniem to błędna droga. Musisz się z tego wyleczyć. Pomyśl, jak ty się źle czujesz, jak ci ktoś stawia wyzwania. Ogłaszam ci wolność. To tak jakby trochę jak młody człowiek tkwiący w jakiejś szkolnej dyscyplinie, że trzeba się uczyć, słuchać nauczyciela. Spotkał grupę kolegów, którzy mówią, zobacz, nikt z nas nie chodzi do szkoły. Szkoła to głupota. Dokąd razem zajdą? Chodzi o to, że jest coś, co czasem wydaje się nowością w kierunku rozwoju, ale może być uwstecznieniem. A gra idzie o skuteczność. Bo te nowe rzeczy niby w kierunku Boga, a jednak nie, uderzają przede wszystkim w skuteczność. Ktoś skuszony obietnicą, że tam będzie lepiej, wyląduje z niczym. Szkoda by było. Zasada jest prosta. Bóg nie da większej pomyślności, jeżeli się cofniesz. To były różne przykłady, a na koniec jeszcze kilka słów o istocie. Co to znaczy zmierzać ku lepszemu? Otwarty umysł, ale jak ku lepszemu? Co jest tym lepszym? Jaki jest ten doskonały wzorzec, do którego zmierzamy? Najważniejszy wzorzec
jaki mamy, dotyczy tego, co to znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy, że nie jest po mojemu, a jednak ufam. To jest istota wiary. To, na czym mi zależy, nie udaje się. Nie jest po mojemu, ale wierzę. Większość ludzi myśli dokładnie na odwrót. Jeżeli Bóg zrobi to, na czym mi zależy, to będę Jemu ufać. Oj, zawiodłem się na Bogu, bo nie zrobił tak, jak Go prosiłem. To nie jest wiara, jaką Bóg w nas buduje. Wiara, którą Bóg w nas buduje, jest wiarą pomimo. Nic dobrego się nie stało, same przeciwności, a w sercu wiara. Nawet to jest logiczne, prawda? No bo ile wiary trzeba, gdyby Bóg zawsze spełniał nasze wszystkie pragnienia? Żadnej. Ale gdy nie spełnia, a w sercu zaufanie, to właśnie jest wiara. Dlatego wyrazem takiej wiary zawsze jest dziękowanie Bogu w najtrudniejszej sytuacji. Bycie zadowolonym w najtrudniejszej sytuacji. Jak to jest możliwe? Zaraz mi powiecie, no mamy tutaj okres pandemii, tyle rzeczy się dzieje przykrych, a teraz ty nam mówisz, że mamy być zadowoleni. No tak, każdy potrafi tak mówić, bądźcie zadowoleni. Nie zamierzam mówić dzisiaj nic innego niż to, co jest prawdą i co jest prawdziwym Bożym rozwiązaniem. A to, czy wam to się spodoba, no mam nadzieję, że tak. Ale jak to jest możliwe, że w nas jest taka wiara, że wszystko nawet może iść nie tak, a i tak ufam? Jest to możliwe, ponieważ taka wiara jest dziełem Boga, suwerennym dziełem Boga w nas. Dziełem nienaruszalnym. Nie zaszkodzi jej żadna trudność, wręcz przeciwnie. Czasami boimy się, oj, żeby tego człowieka tylko nie spotkała jakaś trudność, bo się zawiedzie na Bogu i jego wiara upadnie. Jeżeli to jest wiara zbudowana przez Boga, nie upadnie. Czy taki jest nasz sposób myślenia? Czasami docierają do mnie wiadomości, że ktoś z was ma ogromne trudności. Ktoś, kto niedługo jest naśladowcą Chrystusa, najpierw pojawia się taka obawa, czy wytrzyma. To jest stare myślenie. Zaraz przychodzi inne. Dzieło Boga się ostanie. Dlatego coraz częściej przychodzi mi do głowy inna refleksja, gdy słyszę, że niektórzy z was przechodzą duże trudności. Zwłaszcza ci młodsi w wierze, przychodzi myśl: Boże, musisz mieć dla tego kogoś jakieś szczególne zadania, specjalne dzieło, skoro dopuszczasz takie trudności i tak budujesz ich wiarę. Dziękuję ci za to, jestem podekscytowany, oczekuję rezultatów. Oczywiście wszyscy jesteśmy istotami emocjonalnymi, i czasami emocje mocno nam zakrywają rzeczywistość i możemy nawet mówić nieprzyjemne rzeczy Bogu, ale gdy te emocje opadną, co podniesie się ze zgliszczy? Czy jednak wiara? Wiara pomimo. Oto świadectwo człowieka, który pozwolił, by Bóg taką wiarę w nim zbudował. Nazywał się Habakuk, Księga Habakuka, 3 rozdział. Popatrzmy, co on mówi. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Choć trzody owoc... Owiec, przepraszam, zniknął z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować.
Weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Wiara pomimo. Dzieło Boga w sercu człowieka. Dziękowanie Bogu w najtrudniejszych chwilach. Jak więc być otwartym na nowe? Jak rozpoznawać, że jest dzięki, że jest ku rozwojowi? Trzeba przyłożyć do tego właśnie tą miarę, którą dzisiaj poznajemy. Sprawdzić, czy jest to wiara pomimo, wiara, która przejawi się w dziękowaniu za wszystko, również za to, że moje własne pragnienia się nie spełnią. No to pozostało nam jeszcze przyłożyć ten mój przypadek z początku, gdy ktoś przyszedł i powiedział mi, że dla dalszego rozwoju potrzebuje nowych doznań, bo inaczej pewnych rzeczy nie zrozumiem. Czy dobrze zrobiłem, że mu wtedy odmówiłem? Okazałem się niereformowalny, zahukany. Kim bym dzisiaj był, gdybym spróbował? Aż strach pomyśleć.